Radzie Kołusiuku. Dzisiaj mamy przegląd prasy, proszę Państwa, radiowej. Ponieważ ich jedynym celem jest frekwencja. Ich jedyne zawody to jawka, nie ponieważ pobiedów. Taki ruch akcja także Nawalnego i kombatanci, osoby represjonowane, proszę Państwa, pozabierali, rentę, emerytury, bo po co po 8 tysięcy. Fakt, że jeden z potencjalnych kandydatów nie bierze udziału w wyborach, nie ma wpływu na prawowitość wyborów. Jest to sytuacja ludzi, ludzie nie mają co jeść, co oni tutaj dawali, wiesz, tym komukom, duże pieniądze, potem pozabierali 6 na 2 z 8 na 1,5 i starczy. Nie można rozdawać pieniędzy. Zima zaatakowała Stany Zjednoczone. Rekordowo niskie temperatury i obfite opady śniegu doprowadziły do klęski żywiołowej w Pensylwanii. Sytuacja jest trudna. Północno-wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych jest zasypane śniegiem. Zamiecie śnieżne i niska temperatura utrudniają Amerykanom powrót do domu po świętach. Najgorsza sytuacja panuje w Pensylwanii, gdzie władze ogłosiły stan klęski żywiołowej. Jestem przyzwyczajony do śniegu. Urodziłem się i dorastałem tutaj, więc w ciągu 30 godzin 135 cm śniegu to wcale nie tak dużo. Jednak to jeszcze nie koniec tej zamieci. Ma się utrzymać do jutrzejszego popołudnia, więc mogę sobie tylko wyobrazić, co zastaniemy wieczorem. W części Minnesoty jest najzimniej od 1924 roku. Temperatura spadła tam do minus 38 stopni Celsjusza. Fatalne warunki sprawiły, że na drogach jest bardzo niebezpiecznie. Na końcu podjazdu było dość ciężko. Spędziłem dobrą godzinę, by wyjechać z posesji. Lekarze ostrzegają społeczność, aby nie lekceważyć panujących obecnie warunków pogodowych. Sytuację dodatkowo komplikuje bardzo silny wiatr. I na teraz to wszystko. Więcej informacji o godzinie 20. Czekam na Państwa i do zobaczenia. W nocy zachmurzenie duże, okresami deszcz ze śniegiem przechodzący w śnieg. Na wschodzie deszcz i deszcz ze śniegiem. Podkarpackim, Małopolskim, Świętokrzyskim oraz na Górnym Śląsku prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej do 5 cm. Temperatura minimalna od minus 1 stopnia na południowym zachodzie do 3 nad morzem i na wschodzie. W dolinach górskich od minus 3 do minus 1 stopnia. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu umiarkowany i dość silny, zachodni. Jutro zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, miejscami śnieg i deszcz ze śniegiem, zwłaszcza na wschodzie i południu Polski. Temperatura maksymalna od 1 stopnia do 4, w dolinach górskich od minus 1 do 1 stopnia. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu oraz na wschodzie kraju okresami dość silny, w porywach do 55 km na godzinę, zachodni. Wysoko w górach wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 990 hektopaskali. Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dziś na antenie telewizji Trwami Radia Maryja temat kondycja i konkurencyjność polskiej gospodarki. Naszym gościem jest pan profesor Paweł Soroka. Witam serdecznie, panie profesorze. Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego w Instytucie Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa, to na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Jest również profesorem Warszawskiej Szkoły Zarządzania Szkoły Wyższej i koordynatorem Polskiego Lobby Przemysłowego.
przepraszamy tak też widzów i słuchaczy trochę za kondycję głosową, ale mam nadzieję, że to nie przeszkodzi nam w poruszeniu tego tematu, który Państwu proponujemy. Panie profesorze, kondycja, konkurencyjność, same te słowa może wymagałyby wyjaśnienia w odniesieniu do gospodarki. Co to znaczy, że jakaś gospodarka ma jakąś kondycję, tak, że jest w jakiś sposób konkurencyjna? Na czym to polega? Kiedy możemy to powiedzieć, że tak rzeczywiście jest tutaj w odniesieniu do naszej polskiej gospodarki? Kondycja to jest sytuacja gospodarki. Wyznacza równie. Natomiast konkurencyjność to chodzi o możliwość konkurowania na rynkach międzynarodowych w stosunku do produktów innych państw. Na ile właśnie jest popyt na polskie produkty, na ile cieszą się one wzięciem popularnością wśród klientów za granicą. Jeśli chodzi o tą pierwszą sprawę, o kondycję polskiej gospodarki, to wydaje się, że gdybyśmy brali pod uwagę mijający rok, to ta kondycja jest dobra. W ogóle na przestrzeni ostatnich 2 lat poprawiła się. Świadczy o tym takie wskaźniki, jak mamy do czynienia ze wzrostem PKB, produktu krajowego brutto. Na jakim poziomie jest teraz? Około 5% w stosunku do roku ubiegłego. Następnie przede wszystkim zmalało bezrobocie. Znacznie zmalało bezrobocie, co jest bardzo istotne w porównaniu na przykład do okresu, który jeszcze mieliśmy 5-10 lat temu. Mamy przyrost średniej płacy. To jest też bardzo ważne dla kondycji gospodarki, bo jeśli rosną płace, to wtedy też jest większy popyt, bo ludzie więcej kupują, na więcej ich stać. A to też w odniesieniu do inflacji, która też każdego roku też ma jakiś... To znaczy, jest pewien wzrost cen, ale on się utrzymuje na takim poziomie, że nie możemy jeszcze w tej chwili mówić o zagrożeniu inflacyjnym. Jakie jeszcze tutaj wskaźniki są istotne? Otóż na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat gospodarka polska się zadłużała. Rósł i dług publiczny, i zadłużenie zagraniczne. W tej chwili ten dług, jeśli mówimy o zadłużeniu wewnętrznym, nie rośnie. Czyli jeśli mówimy o realizacji budżetu w roku mijającym, to ten budżet jest zrównoważony, to znaczy wydatki mniej więcej pokrywają się zasobami budżetowymi państwa. To jest ważne dla perspektywicznej, dla przyszłej kondycji polskiej gospodarki. Profesor wspomniał ostatni rok, a pytanie, stan polskiej gospodarki, jaki interwał czasowy najlepiej byłoby wziąć pod uwagę, albo jaki pan profesor proponuje, żeby rzeczywiście było do czego porównać. I no też, jeżeli wzrost, to pytanie, jakie to będzie miało odniesienie na przyszłość, bo to chyba jest też najważniejsze i co z tego będzie wynikało dla gospodarki, dla państwa, dla siły państwa, dla obywateli. Ja myślę, że co najmniej trzeba uwzględniać perspektywę 2-letnią, bo w takiej perspektywie już się zarysowują pewne tendencje, na przykład tendencje wzrostowe. I ja będę się często odwoływał właśnie do perspektywy rok 2016, nie tylko 2017. Natomiast jeśli chodzi o perspektywy rozwojowe, o przyszłość, pewne działania, na przykład inwestycje, infrastrukturalne, nie da się zrealizować w krótkim okresie. To wymaga perspektywy co najmniej kilku lat, no na przykład 5 lat. W tej chwili szereg inwestycji powoli rusza. No na przykład ożywione zostały inwestycje infrastrukturalne na kolei. One są realizowane z jednej strony ze środków unijnych, ale także temu towarzyszy znaczny wkład własny. Chyba nawet takie założenie jest, prawda, że możemy skorzystać z tych środków unijnych, gdy mamy własnego budżetu. Ale też jest istotne, czy te środki własne są pożyczane, czy bierzemy na nie kredyt, czy są z budżetu. Bo na przykład jeszcze dość niedawno dużo polskich samorządów się zadłużyło.
po to, żeby móc realizować programy unijne, żeby móc właśnie zapewnić środki własne. To nie jest na dłuższą metę dobra sytuacja, kiedy się samorząd zadłuża po to, żeby spożytkować środki unijne. No pytanie, czy te inwestycje, które budują, w które inwestują, dadzą tak szybki zwrot pieniędzy, albo pozwolą na to, żeby długi oddać, bo tak, manko w kasie to rzeczywiście problem. Inwestycje się zawsze spłacają po jakimś czasie, ale pod warunkiem, że są trafne. Czyli rzeczywiście się zaprojektowały inwestycje, na przykład chodzi mi tutaj głównie o inwestycje produkcyjne, które będą potem skutkowały produkcją, na którą jest popyt, produkcją, która jest konkurencyjna, zarówno na naszym rynku, jak i na rynku zagranicznym. Bo i na naszym rynku istnieje konkurencja. Z jednej strony mamy ofertę polskich produktów, naszych producentów, ale także import z zagranicy. I gdybyśmy analizowali dłuższe trendy z przeszłości, to były negatywne. Mianowicie rosła penetracja importu, czyli ponad 50% produktów kupowanych na polskim rynku to były produkty z zagranicy. I tutaj jest dużo do zrobienia, żeby polska produkcja po pierwsze rosła, a po drugie była konkurencyjna i żebyśmy te pieniądze, które my wydajemy, które wydają Polacy, żeby przede wszystkim za nie były kupowane polskie produkty. Właśnie, bo też dotychczas, tak można powiedzieć, były trendy, że uzależniano i polską gospodarkę, i chociażby usługi, czy cokolwiek, tak, handel od produktów zagranicznych, a przecież nasza gospodarka tutaj spokojnie by sobie radziła. I teraz, czy jest możliwa, jeżeli mówimy o pewnej perspektywie, o zmianie w gospodarce i tutaj realna rzeczywista zmiana, czy to będzie tylko takie w kwestii pragnień, bo toż pewnie w myśleniu Polaków musi być tak, że, to, co polskie, to, co wyprodukujemy, to, co nasze, na to stawiamy i to kupujemy. No to jest tak zwany patriotyzm gospodarczy. Obecny rząd akurat temu poświęca dużo uwagi. Ale realia, jakie są? Ale na rynku decyduje kupujący. Kupujący kieruje się właśnie ceną, jakością. Oczywiście wielu się kieruje też taką postawą patriotyzmu, patriotycznego i warto te postawy rozbudzać w naszym społeczeństwie, ale jednocześnie powinniśmy właśnie poprawiać jakość naszej produkcji, także jakość usług i ceny odpowiednio kształtować. To jest właśnie ta konkurencyjność, o której mówiliśmy na początku. Tym bardziej, jeśli chodzi o konkurowanie polskich produktów na rynkach zagranicznych. Mamy pewne produkty, które są konkurencyjne, na przykład wyroby przemysłu mleczarskiego. One na rynku Unii Europejskiej bardzo się liczą. Bo mamy tutaj tradycję, mamy dobre produkty. Mamy nie tylko tutaj, mam na myśli te proste, ale również te przetworzone. I chodzi o to, żeby tego typu oferty było więcej. Bo jeśli będziemy więcej eksportować, to gospodarka z tego odnosi podwójne korzyści. Z jednej strony mamy wpływy z eksportu, które zasilają budżet albo rezerwy Narodowego Banku Polskiego, a z drugiej strony rośnie produkcja zakładów, firm, czy firm usługowych, które świadczą produkcję usługi na eksport, a to są dodatkowe miejsca pracy. Także warto stawiać też na polepszenie konkurencyjności. Właśnie pytanie, w czym możemy konkurować, w czym pan profesor widzi te realne zmiany, jeżeli chodzi o polską gospodarkę, bo możemy mówić o różnych sektorach, prawda, budownictwo, usługi, czy te gałęzie przemysłu, za którymi idą na przykład innowacyjne jakieś rozwiązania, czy tutaj też dobrze sobie radzimy, albo jakie są perspektywy? Była tutaj mowa o usługach budowlanych. To ta sprawa jest dość oczywista. My jesteśmy pod tym względem liczącym się partnerem wiele polskich firm budowlanych, także prywatnych, przede wszystkim prywatnych, dobrze sobie radzi w innych państwach Unii Europejskiej. Jesteśmy konkurencyjni.
czy na przykład usługi transportowe. Powstało bardzo dużo firm transportu samochodowego, które radzą sobie dobrze na rynkach transportowych w Europie. Ale teraz jesteśmy w epoce, gdzie rośnie rola innowacji, nowoczesnej techniki, nowych rozwiązań. Nie ma, nie ma kolebeczki, nie ma. Nie ma. Bezwładnie mu położyła. Dawid Kotek, oglądamy na Google. Dawid Kotek napisze, da. I na przykład w Polsce coraz więcej świadczonych usług księgowych. Ty, o, czy, e. W Łodzi powstało takie centrum usług księgowych, które świadczy usługi Dawid właśnie Kotek, dla firm zagranicznych. Ale Dawid Kotek, dla mnie, jako osoby, która działa nawet w polskim lobby Facebook, to wtedy będzie wiadomo, o kogo chodzi. Działania na rzecz a jeszcze jakiś inny, Dawid Kotek. Dawid Kotek się spisał. Bo przemysł litewskie piwo, no i po co? Jest ta produkcja Dawid przetworzona, gdzie na produkt finalny składa się szereg komponentów. Żeby wyprodukować coś, to musi być kilku kooperantów. Także przemysł jak się rozwija, to on szczególnie ożywia gospodarkę. No może i ładnie ten Dawid Kotek, ale kamiennym, brunatnym czy miedzią, ale jeżeli byśmy byli w stanie to przetworzyć, rzeczywiście już jakieś konkretne produkty, czy chociażby komponenty, do czego rzeczywiście napędza całą gospodarkę, różnego rodzaju sektory, które tak widzieliśmy, jak domino kładły się przez ostatnie lata. No, tutaj jest też istotna kwestia, Laleczka. Czy my jako Polska, polski przemysł, będziemy w dużym stopniu producentami finalnymi, czy też będziemy przede wszystkim wytwarzać pewne elementy, komponenty i podzespoły do produkcji finalnej za granicą. Jakie są szanse, perspektywy? Ostatnie kilkanaście lat, w ogóle okres transformacji, był pod tym względem niepokojący, bo wypadliśmy w wielu dziedzinach. Teraz podjęto już to działanie, żeby odrodzić
produkcję w tej stoczni. Już w tej chwili na terenie stoczni Szczecińskiej, która jeszcze w 2002 roku zatrudniała 5000 osób, a na początku lat 90. była czołową stocznią w Europie. Produkcja już jest na miejscu. Mamy też tylko stoczni klasy, która i ta w nas stocznia kudowna, która produkuje dobre statki. Ostatnio wyprodukowała bardzo nowoczesny, najnowszej generacji okręt wojenny Kolmora 2. Jest to niszczyciel bardzo potężny, bardzo istotny. Bez takich produktów Ministerstwo Obrony Narodowej już podjęło decyzję, żeby kolejne dwa okręty tej serii wyprodukować. Także jest krótka szansa, że może częściowo wrócimy do tej specjalności. Ale każde takie właśnie dodawanie pieniądza
który teraz jest ułatwiony, bo to są operacje w zasadzie na kontach. To jest pieniądz w dużym stopniu wirtualny. Do końca nie wiemy, jakie to może mieć skutki długofalowe. Natomiast wiele ekonomistów twierdzi, że to, że Polska z tego kryzysu, który wybuchł w 2008 roku, wyszła stosunkowo dobrze, poradziliśmy sobie nieźle, to nie dlatego, że pozostaliśmy przy własnej walucie. Mogliśmy manewrować kursem waluty, na przykład obniżać kurs waluty, a powoduje, że jeśli obniżamy kurs waluty, to jak wiadomo, produkcja eksportowa takiego państwa jest konkurencyjna. To powodowało między innymi, że w ostatnich latach kurs eksport poprawił się bilans handlowy, o czym wcześniej mówiłem. Kwestia świata, bo ta bliska perspektywa Unia Europejska, ta wspólnota państw Europy, ale teraz Polska i wielkie światowe potęgi. Nie uważam, że powinniśmy oprócz dobrych relacji z państwami Unii Europejskiej, bo jesteśmy w jednym ugrupowaniu integracji, One są naprawdę dobre, bo to jest potencjalnie duży rynek, który może być rynkiem zbytu dla polskich produktów, na przykład żywnościowych. Nie boi się pan, że on będzie znowu w naszą stronę, my jako trochę pośrednik, ale będzie to wracało również na nasz rynek, a później dalej na Europę i może i dalej. Jak to będzie z tą umiejętnością jednak takiego równoważenia albo eksportowania tego, co jest mocno naszą stroną, pan profesor wspomniał chociażby żywność. Żywność to na pewno dlatego, że ilość Chińczyków w ludności ludzkiej jest bardzo liczna. Natomiast jeśli chodzi o konkurowanie produkcją przemysłową, to będzie nam trudno z Chińczykami, dlatego że oni bardzo rozwinęli przemysł. Nie zawsze to jest najwyższa jakość, ale generalnie rzecz biorąc, produkcja przemysłowa w Chinach znacznie wzrosła i się poprawiła. Wracając do tego nowego jedwabnego szlaku, tak się to ma nazywać, to ma być połączenie poprzez Azję Południową. Choroba na kolędzie. Polskie aż do Europy. Chińczykom oczywiście chodzi przede wszystkim o to, żeby ze swoimi produktami dotrzeć do Europy. Polska tutaj będzie z jednej strony krajem tranzytowym, ale z tranzytu można też odnosić korzyści. Będzie też oczywiście łatwiej o import chiński do Polski, bo koszty transportu tutaj się zmniejszą, ale my powinniśmy ten nowy jedwabny szlak wykorzystać nie tylko jako kraj tranzytowy, ale jako właśnie możliwość eksportu polskiej produkcji. Powinniśmy zaprojektować taką politykę eksportową, handlową, która w dłuższym okresie czasu dałaby nam właśnie korzyści w relacjach z Chinami, czyli trzeba specjalizować się w pewnych produktach, wspierać tą produkcję, która byłaby konkurencyjna na rynku chińskim, bo to jest bardzo duży rynek. My w tej chwili 80% eksportu eksportujemy do Unii Europejskiej. To jest zrozumiałe, bo jesteśmy w tym ugrupowaniu. Jest swoboda, jeśli chodzi o przepływ towarów. Ale co by się stało, gdyby powrócił kryzys do Europy? W tej chwili mamy polepszenie koniunktury, ale gdyby wrócił kryzys, to wtedy byśmy to bardzo wtedy odczuli. W takiej sytuacji warto zaryzykować, warto zaryzykować właśnie drogi eksportu. Jak paliwa czy gazu, nie z jednego miejsca, tylko taka dywersyfikacja również eksportu na różnego rodzaju rynki, nie tylko do sąsiadów, północ, południe, wschód, zachód, ale również daleko, może przez ocean. Może przy okazji kryzysu wpłynąć pozytywnie na gospodarkę, że jej nie przetłoczy taki właśnie kryzys.
Perspektywa czasowa tej sprawy dotyczy.
zanim do tego tutaj się odniosę, chcę powiedzieć o inwestycjach. Bo inwestycje, wiadomo, że z jednej strony się dokonują w dłuższym okresie czasu, ale z drugiej strony one tworzą takie podstawy do trwałej gospodarki, do fundamentów rozwoju gospodarczego. Inwestycje mają też taki efekt mnożnikowy. Jak je realizujemy, to jednocześnie w realizacji tych inwestycji uczestniczą różne podmioty gospodarcze. One też mogą realizować swoje plany gospodarcze. Czyli nie musimy tylko, że państwo inwestuje, ale wiele podmiotów, tak? Na różnych płaszczyznach to już jest. Ja bym tak powiedział, że teraz jak mamy koniunkturę, bo mamy koniunkturę, to powinniśmy ją wykorzystać do inwestowania. Na razie nie jest najlepiej pod tym względem. Inwestycje wzrosły, ale nie w takim stopniu, jakby się chciało. Zakładało się większy wzrost inwestycji. Inwestycje mogą być, jak wiadomo, finansowane przez państwo, z budżetu państwa. Część jest finansowana ze środków unijnych, ale bardzo ważne są inwestycje samych inwestorów prywatnych, przedsiębiorców, z ich oszczędności, z ich dochodów. Żeby przedsiębiorcy inwestowali, to muszą widzieć w tym perspektywę, że im się ta inwestycja opłaci, że po jakimś okresie się zwróci. Będą ryzykować, bo inwestycja to jest zawsze pewne ryzyko. Będą ryzykować, czyli więcej inwestować, kiedy będą mieć przekonanie, że ta inwestycja się zwróci. Oczywiście zakładamy, że są trafione inwestycje. Czyli taki cały się liczy klimat w stosunku do przedsiębiorców prywatnych. I gdyby tutaj przyjęto taką właśnie konstytucję, taki kodeks, nad którym rząd pracuje dla przedsiębiorców, który by z jednej strony uprościł wiele spraw związanych z funkcjonowaniem biznesu, uprościł te systemy kontrolne dla przedsiębiorców, to jest bardzo ważne, który by tworzył gwarancję postawionych działań gospodarczych, a nie że przepisy się będą zmieniały w pewien okres czasu, to na pewno ta wola i chęć Magda Gessler o Hanie Gronki i Dual. No zobaczymy, Magda Gessler. To jest duże wyzwanie przed rządem premiera Morawieckiego. Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie do kontaktu. Mamy możliwość rozmawiania z naszym gościem. Dziś się pan profesor Paweł Sorocha. Telefony do studia, do telewizji Trwam i Radia Maria. Radio Słuchacz, też prosimy, telefonujcie do telewizji Trwam. 56 655 0011, drugi 56 657 0012. Telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Dwa telefony dla widzów i słuchaczy z zagranicy 48 56 657 0013 i 48 56 657 0014. No, w Warszawie. Możliwość skorzystania z komunikatora skype'owego, oczywiście zapraszamy do kontaktu. Wideo tylko taki akceptujemy. Dawaj się brać, za Hanko. Panie profesorze, Hanka, Hanka nas okradła. Hanka, Hanka. Bezczelna. Właśnie w jakim to kierunku Hanka. W gospodarce rynkowej, kapitalistycznej własność to jest bardzo ważna sprawa. Własność to oznacza, kto nią dysponuje, jak ale również kto odnosi korzyści z funkcjonowania tej własności. Hanka, Hanka, ludzi okradła nas. Własnościowy w okresie transformacji po 1989 roku, z jednej strony dokonała się daleko idąca prywatyzacja polskiej gospodarki, ale znaczna część na przykład potencjału przemysłowego to była prywatyzacja z udziałem kapitału zagranicznego. Znaczne sektory polskiej gospodarki zostały przejęte przez kapitał zagraniczny, który tutaj wszedł, choćby ze względu na to, że jest duży rynek zbytu. Także sektor bankowy, jak wiemy, został w dużym stopniu oddany we władanie właścicieli zagranicznych. Około 70% bankowości to bankowość banków zagranicznych, były polskie banki. Rząd obecny, jak wiemy, zaplanował pewne działania mające na celu repolonizację.
żeby przywrócić własność w niektórych sektorach, takich na przykład o charakterze strategicznym, takich, które przynoszą dochód. No i pewne działania już pierwsze w tej dziedzinie zostały podjęte. Między innymi w sektorze właśnie bankowym, na przykład odkupiliśmy PKO. PKO, nie PKO BP, tylko te, które kiedyś należały do Włochów. Tutaj PZU i Polski Fundusz Rozwoju odkupiły. W tej chwili to jest polska własność. Takich zamiarów jest więcej. No, ostatnio słyszałem, że nam myśli się o tym, żeby odkupić zakłady helikopterów WSK w Świdniku, które... Po żydowsku za plecami jest. ...tworzają do dzisiaj helikoptery. To jest jeden z konceptów helikopterów w Europie. Ale nie tylko tutaj, mówiąc o zmianach własnościowych, mam na myśli własność przemysłową, duże podmioty gospodarcze. Ale również mi chodzi o udział własności naszej. Przekaz własnościowy korzyści się od z jednej strony kapitał zagraniczny, albo nieliczna grupa Polaków. Hanki Glory, glory, ja. Najbogatszych Polaków są. Tak. Niektórzy mówią, że to ci, którzy się tak trochę uwłaszczyli. Glory, glory, ja. Glory, glory, ja. I lepsze wizyor biorę. Ale skumulowali pewną własność i stanowią nieliczną grupę. Większość Polaków nie skorzystała na tym. Chociaż były koncepcje powszechnego uwłaszczenia. Nas okradła. Z jednej strony takie, które były szansą na życie, udaje. Nie weszły w życie, ale było też pozorne uwłaszczenie. Mianowicie powstały Narodowe Fundusze Inwestycji, gdzie każdy z nas dostał taki bon, który większość ludzi pozbyli się tych bon. Ale w tej chwili zaczyna się mówić o tym, żeby ożywić i przywrócić znaczenie akcjonariatowi pracowniczemu, bo powstało zaledwie tylko około 1200-1300 spółek pracowniczych z OO, gdzie właścicielami są menadżerowie i pracownicy, ale tysiące przedsiębiorstw mogłoby tą drogą się przekształcić. W tej chwili na szczeblu Ministerstwa Rozwoju są podejmowane działania, żeby właśnie stworzyć warunki do rozwoju akcjonariatu pracowniczego. A mamy w tej dziedzinie znakomitych specjalistów jak Jan Kozia, jak Krzysztof Ludwiniak. Mam opracowane programy. Niedawno w Warszawskiej Szkole Zarządzania Szkoły Wyższej, gdzie jestem dziekanem, zorganizowaliśmy konferencję na temat akcjonariatu pracowniczego. Byli przedstawiciele pracodawców, pracobiorców, działacze związkowi i był przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju. I mówiliśmy o tym właśnie, jakie działania wspólnie podjąć, żeby akcjonariat pracowniczy się upowszechnił, żeby własność się zdemokratyzowała. I to jest też ważne zadanie dla tego rządu. Myślę, że wola jest, ale to wymaga też pewnej świadomości i wieloletniej konsekwencji działań. Dziękuję. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maria. Proszę nam się przedstawić. Halila Kłakowskiego. Prosimy. Chodzi mi o to, że pan profesor powiedział, że należy poruszyć popyt przez kupowanie towarów polskich. Proszę mi powiedzieć, kto i jak może wiedzieć, jaki to jest towar. Kiedy przyjechali do mnie z Anglii, to powiedzieli, że w Anglii już dzieci w szkołach uczone są, jak poznać towar angielski i że żadne dziecko nie kupi nawet pudełka zapałek, jeżeli nie rozpozna, że te zapałki produkowane są w Anglii. A w Polsce, proszę mi powiedzieć, który sklep i gdzie w sklepie się pytam, to jest towar polski? To sklepowe właściwie to nie wiedzą. Jedna mówi tak, druga mówi inaczej. A żeby w szkołach uczyli dzieci u nas, jak poznać polski towar, to o tym nawet mowy nie ma. Więc pytam się, kto ma się zająć edukacją? O to mi chodzi. Kto ma się zająć edukacją, jak na... Pani Anielo, mamy mamę, tatę, babcię, dziadka, no właśnie, i tak dalej, no to przecież jaki problem? Popatrz. Proszę mi powiedzieć, ja sama nawet... idę do sklepu i pytam się, jak ja mam poznać, że to jest polski towar? Nikt mi nie może powiedzieć, po czym to można poznać. O tym, że firma jest napisana, że to jest na przykład fabryka produkująca w Krakowie, ale że właścicielem tej firmy są na przykład Czesi,
To o tym nikt nie wie, bo tego nie można rozpoznać. Pani Anie, to pierwsza sprawa, kolejne. To jest potem nawet zaznaczone na tych kodach, ale tych kodów nikt nie potrafi rozróżnić. Proszę mi powiedzieć, kto ma się zająć uczyć dzieci w końcu, czy Polaków w ogóle, nawet mnie, starą babkę. Jak ja mogę poznać? To jest właśnie zaniedbane. Tyle tylko chciałam powiedzieć. Przepraszam, że się trochę nerwowo. Tylko mówić wszystko dobrze. Starszego wnuka może zapytać pani Anielo, jak rozpoznać na kodzie. On też nie pytałam się. No to niech poszuka, bo to właśnie niech trochę czasu poświęci. Ale my zaraz skorzystamy z obecności pana. Pani profesora, dziękuję. Bardzo ciekawy problem poruszyła. Nie wszyscy na to zwracają uwagę. Jak właśnie dotrzeć, że to jest polski produkt? No niektórzy tak wzruszą ramionami. Po co? Nie rób problemu. A to są realne rzeczy. Tak? Rzeczywiście, jeżeli w Anglii kładzie się na to nacisk, że i zabawki, prawda, i poważniejsze sprawy, kupujmy nasze, bo to ma realny wpływ na naszą gospodarkę, za tym stoi przedsiębiorstwo, za tym stoi, prawda, zaangażowanie niejednego podmiotu, a przede wszystkim też nasz byt. Zacznę od tego, że jest potrzebne lansowanie polskich marek. Jest taki konkurs na polską markę, żebyśmy coraz więcej mieli produktów, które mają znaną, cenioną polską markę. Ale to jest zadanie dla różnych podmiotów i środowisk. Tutaj ojciec mówił o rodzinie. Myślę, że trzeba zacząć od rodziny, ale myślę, że to jest też zadanie i dla przedsiębiorców. Oni muszą bardziej ekspansywnie, ofensywnie się ze swoimi produktami i marką przebijać, też finansować pewne przedsięwzięcia reklamowe, bo to jest marketing. On wymaga nakładów, ale marketing między innymi powinien być tego typu, żeby docierać z polskim produktem, ze świadomością polskiego produktu do jak najszerszego grona potencjalnych kupców, odbiorców. To jest też zadanie dla handlu, dla obiektów handlowych, dla tych, którzy sprzedają. Trudno na pewno przebić się z marką polską w supermarketach, gdzie dominują produkty zagraniczne. Ale może na ryneczku już będzie łatwo. Ale już tam, gdzie mamy drobniejszy handel. Albo także polskie firmy handlowe, bo mamy też polskie już grupy handlowe. Znam takie, na przykład na Podlasiu jest taka grupa handlowa, Topaz się nazywa. Mają domy handlowe w wielu miastach. To szefowie tego typu placówek powinni właśnie przede wszystkim preferować polską markę. Często to wymaga pewnych nakładów. Także to wymaga i nakładów, i czasu, ale powinniśmy też tutaj taką opracować świadomą politykę kreowania, lansowania polskiej marki i docierania z tą marką do odbiorców, do kupujących. Czyli taka edukacja na lekcji wychowania. Prawda, nie fizycznego, ale to myślę, że byłoby bardzo dobre i korzystne. Z pewnością też do pani Anieli są jakieś aplikacje nawet, które rozpoznają marki polskie. To tutaj wnuk, wnuczka z pewnością podpowie, czy pomoże. Prosimy bardzo. Niech będzie próbowana Jezus Chrystus, mój dziecię z Kalisza. Na wieki wieków, amen. Prosimy. Witam ojca i pana profesora. Ja mam taką sprawę, że w październiku był zjazd agrolotników i potem na stronie internetowej ukazała się informacja, że Unia Europejska zabroniła używać samolotu typu Dromader na opryski i gaszenie pożaru. Ten samolot jest używany przez zakład usług agrolotniczych, więc są na lasy. Ten samolot był certyfikowany w latach 70. w Mielcu według przepisów amerykańskich i było uwzględnione właśnie ten rzut, impuls dodatkowej siły, który uwzględniony jest w żywotności i odpowiedzialności tego samolotu. W 1980 roku był wypożyczony dwa samoloty do firmy pod Marsylią. Użytkowa ja latał na nich francuski pilot, gaz od pożary w okolicach.
roku one uległy wypadkowi. W związku z tym komisja była z Polski jako obserwatorzy. Nasz zakład i nadzór lotniczy, że to studia reprezentowała. I porządziliśmy, prowadził to przedstawiciel francuskiej instytucji lotniczej, a do tej całej sprawy włączyły się jakieś instytuty jeszcze lotnictwa z Paryża i no, w sumie 19 osób było w tej komisji. Na tych dwóch samolotów jeden był uszkodzony poważnie, drugi mniej. Więc gdyby były inne certyfikowane, bo jak wiem, powiedziałem, że te przepisy amerykańskie były certyfikowane, to by nas tam wzięli. Ale sprawę załatwiliśmy, ten samolot wreszcie był użytkowany, aż tu raptem Komisja Europejska podobno bezpośrednio do Wersa, byłem zdziwiony, bo gdyby przez EASE to zrobiła, to jeszcze nacisk byłby jakiś no, sensowny. Ale jeżeli to jest ręczne sterowanie przez Komisję w Londynie, to jest coś tragicznego. Nie wiem, jak to skomentować, bo to jest no, sprawa zupełnie no, kuriozalna. Taka nagana dla Polski, dla dromadera sprzed 30 lat. Teraz w Melcu tam chyba nie ma nikogo, trudno jest znaleźć dokumenty, według których myśmy ten certyfikat na ten samolot wydali. I to jedna sprawa. Druga sprawa, no i kiedyś też zgłosił silnik do certyfikacji na paliwo samochodowe. Ile tych reklam, wiesz, żydowstwo się zarobi, wiesz, na tych reklamach. Do cholery jasnej. No to robotę próby rzeczywiście. Ile tych reklam? Potem też było zaczynnego, ja zaprzysłałem certyfikat na ten silnik, więc to no nie można dłużej ta reklama gra, ale dłużej ta reklama gra, dłużej i dłużej, idę w górę, to się zmieniło. Jeżeli takie sytuacje dotyczą jak lądowanie na przykład tego pilota, były produktem takiej decyzji Glory, dziękuję panie Mieczysławie. Kwestia certyfikacji. Ja może powiem właśnie produkowaliśmy je w PZL Mielec i PZL Okęcie w Warszawie. Te samoloty nie tylko obsługiwały polskie rolnictwo, bo między nimi właśnie rozpierały polskie rolnictwo, w krajach Afryki Północnej zarabialiśmy na tych usługach. No już niestety nie produkujemy tych samolotów. Mercedes. Kanał YouTube, oglądajmy. Zapraszamy was, wszystkich przecież was zapraszamy. Glory, gloria. Celsius, deore. La, na śniadanie do Mareczka. Glory, gloria. Inne piosenka oszukanego wyborcy, że co? Maszyny latające. Naprawdę nie rozumiem tutaj decyzji komisji wobec. To w takiej sytuacji może pan jak się bronić, tak? Bo też bronimy własnej konkurencyjności. Wiele razy mówi się, że no, ta pomoc państwa pieniędzy publicznych, no też widzimy czasem Francuzi czy Niemcy w dobry sposób to obchodzą, a my jednak może nie zawsze sobie z tym radzimy. Wspominał pan profesor chociażby przemysł stoczniowy, jak jest coś złośliwe, myślą o tym Niemcy.
A my, mając tak potężne energie, podniósł... Nie, złośliwe to nie. Filtr najlepszy, kabaret neonówka. Taką historię dobrą, tak? Bo oczywiście, że... Że dużo oglądalności, to wiecie Państwo, na czym polega wielka sekta? Wielka sekta polega na dużej oglądalności. Wielka sekta, no to religie fałszywe, które się uformowały w około IV wieku naszej ery, wtedy, kiedy Konstantyn Wielki połączył, co połączył? No, prądy, religie, kultury, wszystko, cuzamen, dokupy na grant. I co było, proszę Państwa? Pogaństwo straszne było od czasów Konstantyna. I czy to, co większe, to jest lepsze? No bo katolicy zwykle mówią, o was, tych świadków Jehowy, to jest tak mało. Ja mówię, no przecież jest wąska droga, która prowadzi do życia wiecznego i niewielu jest tych, którzy ją znajdują, a w ogóle to przecież za Jezusem też mało poszli. Jezusowa droga też wąska. No to nic to nie dociera, coś ty. Biblii katolicy nie czytają, nie znają, nie czytają, to wiadomo, że nie mogą. Nie zawsze nam wychodzi, bo ta tona węgla też droższa niż gdzieś tam. Także, proszę Państwa, błędne koło, błędne koło. Nie znają i nie czytają, a nic nie wiedzą, co na wsi zamiedzą. Ten eksport będzie lepszy, co spowoduje gloria, 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 które będziemy mogli używać na naszego rodzajnictwa. Jeśli chcemy urać, gloria, 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 jakaś baba gada, ona tak gada, ona tak gada, bardzo głośno nam. Ona gada, ona gada, chyba także zęby układa. Glory, gloria, glory, gloria, po niższej cenie kupimy dwa konie. Koninę zrobimy wspomagać działalność tej instytucji, czy promocja w sensie marketingu na rynkach zagranicznych. To dwa jelenie, gdyby jednego, żeby kupić producentów, glory, 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 które mają na rynkach eksportowych szanse, a szanse mają te, w których się specjalizujemy. Tak jak właśnie tutaj kiedyś były dobre traulery. Ale smaczne. Co to za kobieta? U niej głowa nie. Nowych produktów. Dziękuję. Prosimy bardzo. Telewizja Trwam i Radio Maryja. Cześć Boże. Cześć Boże. Dzwoni Wiesława z Wielkopolski. Chciałam skierować do pana profesora. Jakaś tu Wiesława dzwoni z Wielkopolski. Prosimy cię, Wiesiu. Jesteś fantastyczny. Glory, gloria. Glory, gloria. Gloria. Nie mogę się dopytać. Deore, deore, deore. To są sklepy obce, z obcym kapitałem. Po prostu obce, nie wiedzą, nawet kierownicy. Z obcym kapitałem? Wino też nie wiedzą. Co to jest? No więc pytam, czy to jest sklep? To tyle. Dziękuję. Dziękuję za mrugnięcie, tak na mrugnięcie okiem. Co to jest za sklep? Co to za sklep? Proszę. Co to jest za sklep? Co to jest za sklep? Glory, gloria. Glory, gloria. Gloria. Jest odpowiedzialny za, w tej chwili za sprawy gospodarcze. Takie ministerstwo jest Ministerstwo Rozwoju. Glory, gloria. Glory, gloria. Kto się za tą marką kryje, bo takie rzeczy nie się żywiołowo. Zawsze za tym stoi jakiś deore, deore,
D.O.R.E. Proszę zapytać, czy to jest właśnie kapitał Polski, czy to jest przedsięwzięcie zagraniczne? Czy to jest kapitał Polski? Jak to takie, można powiedzieć, na które będzie stać przede wszystkim młode pokolenie, bo to też taka szansa, tak, szansa dla najmłodszych. Dotąd, jeśli chodzi o programy mieszkaniowe, czy to zagraniczne, czy to jest ta szansa? Czyli to były typowo komercyjne przedsięwzięcia. W związku z tym mieszkania były drogie. A jakie są trendy?